Hejka wam wszystkim, z tej strony Natalka i dziś witam was po przerwie na moim kanale i wracamy już z odcinkami, mam nadzieję, co najmniej raz w tygodniu, także zapraszam do subskrybowania na dole. Dzisiaj, tak jak jest właśnie w tytule, zobaczymy sobie i porównamy paczki z dwóch różnych sklepów i sprawdzimy trochę sklepy pod względem zamówień i kontaktu ze sprzedawcami, czyli po prostu z tym sklepem, z którego zamawiamy, sprawdzamy zamówienia, jak są zapakowane, jak to wszystko wygląda, jak wyglądał czas oczekiwania i tak dalej. Film co prawda miałam nagrywać już rano, ale pierw zobaczycie, co robiłam w stajni, także zapraszam was na krótki tutaj skrót, ponieważ jest to naprawdę ważna czynność i dbanie o porządek powinien być na pierwszym miejscu. Mogliście zauważyć, w naszej stajni odbyło się dzisiaj naprawdę dość spore mycie, z tego względu, że Dante i Fama mają maty w boksach, nie mają tam ściółki. Na ten temat odpowiem już niedługo, ponieważ Siwemu również będziemy zakładali maty. Od tego czasu, jak mnie nie było, trochę się pozmieniało, bo mamy 5 koni, czyli u mnie został Dante, czyli mój pierwszy koń. Później już kojarzycie Famę, Bolka i Blaka i Siwego. Także Siwy jest w sumie z nami od marca, no i on jest jednak koniem brudzącym. Nie ma problemów alergicznych jak Dante, ale jednak tematy będą dla mnie przynajmniej przydatne, bo przy codziennym sprzątaniu boksu jednak jest to bardzo wygodne i szybsze, nie trzeba nakładać ściółki, a maty są po prostu grube i przystosowane do boksów. Mam już swoje ponad 4 miesiące i naprawdę mogę polecić to rozwiązanie dla stajni, pensjonariuszy czy dla osób posiadających własną stajnię, bo jest to naprawdę ultra wygodne i czyszczenie tego naprawdę sprawia dużo więcej przyjemności. Ale bez zbędnego przedłużania zabieramy się za otwieranie paczek. Jest to tylko takie trochę niepozorne. Paczki są w podobnych wartościach do około 200 zł. Także lecimy. Tutaj już możecie zobaczyć Bergo i Horstag. I jako pierwszą weźmiemy sobie paczuszkę z sklepu jedzieckiego Bergo. Tutaj od razu możemy zauważyć, że opakowane taśmami ze sklepu, ja akurat to lubię, bo jak przychodzą do mnie po prostu paczki, no to najczęściej jest to tak, że nie ma w ogóle żadnego obrandowania, dlatego to jest na plus i od razu wiemy, jaka to jest paczka, nie patrząc w ogóle na tutaj właśnie dane jakiegoś sklepu i jego właściciela, także na plus, a ja zabieram się już za otwieranie tej paczki, więc zaraz sobie zobaczymy, co jest w środku. Otwierając sobie paczuszkę, już widzę, że jest naprawdę bardzo dobrze zapakowana. Jednak tutaj ta tektura wypełnia nam karton, więc nasze zamówienie na pewno tutaj się nie wyleje i każdy produkt, jak widzicie, jest ofoliowany. Na przykład w moim przypadku jest to bardzo dobre z tego względu, że jak mamy folię, to tutaj ten preparat, który jest w środku, na przykład tutaj mamy leisty się, dlatego nie wyleje się nam na całe opakowanie. Chyba, naprawdę bardzo mocno by nam się tutaj coś wylało, popsuło i tak dalej, ale w tym przypadku naprawdę działa to na bardzo duży plus, bo jednak jakby paczka przyszła cała w jakimś smarze, oleju, no to jednak średnio, dlatego tutaj mamy plusik i wszystkie rzeczy tak naprawdę są opakowane i wepchane folią. Więc ja zabieram się teraz za odfoliowywanie tych oto moich rzeczy, które zamówiłam i zaraz opowiem wam więcej. Tak więc, jak mogliście zobaczyć, paczka z Bergo była podzielona na takie dwa segmenty, w którym jeden był właśnie oto bacik.
Bacik zamówiłam, ponieważ niestety albo stety w stajni te baciki albo się gubią. Dzisiaj jednego znalazłam właśnie przy okazji mycia. Także tutaj kolejny bacik turkusowy z konikiem. Jest on z marki York. Także tutaj mamy pierwszą rzecz. Jest bardzo dobrze zachowany, nie jest nigdzie rozpruty, produkt nie jest uszkodzony, także duży plus. Dalej przechodzimy tutaj do Efola. Niestety Bolek i trochę Blaki wycierali sobie tutaj ogonki. Nie było to jednak spowodowane zarobaczeniem, dlatego że były odrobaczone już w tym roku dwa razy, więc nadprogramowo, bo zazwyczaj odrobacza się je dwa razy do roku. Także tutaj mamy preparat na wycieranie się ogona. Ja podejrzewam, że to po prostu przez to, że jest tyle kurzu na dworze, pyłu i tak dalej, no to jednak te konie są bardziej wyczulone na niektóre rzeczy. Jak po prostu wracały z łąk do boksu, to automatycznie chciało się wycierać, dlatego ja już miałam kiedyś ten preparat z Efola na wycieranie się i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził, dlatego decyzja właśnie padła na nie. Z tego moja lizawka już się skończyła i tutaj są chyba najbardziej znane, oprócz likitowskich słodkich lizawek, Horsliksy. Dlatego nasze konie po prostu jako nagroda, albo najczęściej też przy kowalu, dużo grzeczniej stoją, po prostu jak sobie liżą i mają zajęcie. No i od razu powiem, że kontakt ze sklepem jak zwykle na bardzo duży plus, czy tam mailowe zachowanie wszystkiego. Ja paczkę wzięłam na 24 godziny robocze, zamówiłam wszystko w sobotę, czyli w dzień czysto teoretycznie niepracujący, dlatego po prostu paczkę dostałam w kolejny dzień roboczy, czyli w poniedziałek, wtorek, przepraszam bardzo, we wtorek. Bardzo szybki czas oczekiwania, bo niektóre sklepy piszą jednak, że mają coś na stanie, a później albo dostaje się kontakt mailowy, że no przepraszamy, ale produkt jest jednak niedostępny. No i to jest takie trochę tracenie czasu. Ja oczywiście tutaj paczkę dostałam w oczekiwanym czasie, wszystko szybko, w Bergo dość często zamawiałam, albo dostawałam z Bergo paczki, dlatego wiedziałam, że mogę spodziewać się szybkiej wysyłki, jeżeli piszą, że mają coś na stronie, bo czasami nawet było tak, że dostawałam, zamawiałam paczkę w poniedziałek rano na przykład, koło godziny 8, tam mniej więcej do 10, a kolejnego dnia już po prostu tą paczkę miałam u siebie, dlatego to jest bardzo duże ułatwienie, bo jeżeli potrzebujemy czegoś na teraz, gdzieś wyjeżdżamy albo na zawody, albo po prostu coś nam się skończyło i potrzebujemy na przysłowiowe na CITO, no to ta paczka na pewno nam dojdzie. Zamówienie było naprawdę bardzo dobrze zapakowane, dlatego to idzie na naprawdę bardzo duży plus, bo jednak było dobrze zabezpieczone. Niestety nie mamy tutaj żadnych może dodatkowych kodów rabatowych albo naklejek, więc to tylko jest taki jeden mały minus. Zazwyczaj takie coś było, dlatego jestem trochę lekko w szoku, że tego nie ma, ale bez naklejek, których mam już multum z Bergo i jakiegoś tam kodziku rabatowego, też się obejdzie. Dlatego lecimy już teraz do drugiej paczki. Jest to paczka z Horstaka. Tutaj mamy troszeczkę mniejszy gabaryt, ale również bardzo podobny cenowo. Niestety tutaj nie ma już obrandowania, po prostu jest zapakowany w zwykłe pudełko, owinięty szarą taśmą. Dlatego zabieramy się za odpakowywanie tej paczki i już do Was zaraz. Gdy tylko otwieramy paczkę, również mamy bardzo dobrze ją zapakowaną, więc to idzie od razu na plus, ponieważ nic nie wala się po prostu w tym kartonie. Wyciągamy sobie całe zabezpieczenie. No i tutaj już oczywiście możecie zauważyć pierwszą rzecz, ale zaraz Wam to wszystko pokażę. A no i zapomniałam, niestety w paczce z Bergo nie dostałam fakturki, z tego co widziałam na mailu też nie miałam, dlatego będę musiała upomnieć się po prostu o fakturkę. W Horstaku tutaj już tą fakturkę dostałam, dlatego to na pewno też idzie na duży plus i z tego co zauważyłam, tutaj jest bardzo fajna rzecz, o tym właśnie mówiłam, mamy naklejeczki. I tutaj z Horstaka zdarza mi się zamawiać, ale nie aż tak często. Więc mamy naklejeczkę Horstaka i tutaj kolejną naklejeczkę z konikami. No i od razu dziękujemy za zakupy i przesyłamy kod rabatowy minus 20% na następne zakupy.
Także to jest coś, co ja bardzo lubię. W posiadaniu własnej stajni niestety trochę wydatków jest, dlatego taki kodzik rabatowy na pewno się przydaje. Do końca września nie łączy się z promocjami, nie dotyczy pasz, suplementów, książek, siodł i batów, czyli tak jak zazwyczaj. I mam nadzieję, że zostanie wykorzystany. No i pierwszą rzeczą, którą mogliście już po prostu zauważyć. Pierwszą rzeczą, którą już mogliście zauważyć, jest to nowe wędzidło siwego. Jest to wędzidło podwójnie łamana cyganka. Jednak siwy miał już trochę tych wędzideł u nas, przerobił już trochę. Obecnie jest na wędzidle, w którym chodził Dante i teraz w sumie ma je siwy. Później, wcześniej jeździła na nim jeszcze Fama. Jest to podwójnie łamana oliwka, taka w kształcie D. Z łącznikiem miedzianym. No niestety musiałam się zdecydować jeszcze na inne wędzidło. To jest właśnie ta cyganeczka podwójnie łamana na różne zapięcia. Można ją sobie tutaj dostosować. My zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, bo jednak trochę tych wędzideł już u siebie w pace mam i po prostu dalej szukam tego jednego najlepszego rozwiązania dopasowanego do jakichś tam jego potrzeb. No i tutaj mamy jeszcze jedną rzecz i jest ona zapakowana naprawdę mocno. Dlatego rozfoliuję ją sobie i zaraz do Was wracam. No i tutaj właśnie również ze względu na wycieranko ogonów zamówiłam sobie preparat odżywkę z biosiarką, kwasem salicynowym i mocznikiem typu antyświerzb. No i tutaj jednak chciałam postawić bardziej trochę na ochronę tych ogonków. Jest to odżywka, więc nie trzeba myć od razu przed tym, po tym i tak dalej ogona. To jest na plus, jest bardzo tania, jest ona z Hipiki, możecie sobie zobaczyć. Kiedyś miałam coś w podobie, ale widzę, że Hipika zmieniła trochę swój design, więc na pewno na duży plus jest bardziej widoczna, bo wcześniej te opakowania były trochę takie bardziej, bym powiedziała, obskurne. Teraz zmieniło się to. Tutaj mamy też produkt od razu obrandowany sklepem, dlatego naprawdę, jak na to, że nie było taśm na naszym kartonie, no to teraz mamy dużo więcej możliwości w środku. Bo możecie zauważyć, że właśnie dostaliśmy naklejeczki, tutaj dostaliśmy kod rabatowy i od razu dostałam fakturkę. Wszystko było naprawdę bardzo dobrze opakowane i zabezpieczone, dlatego dla mnie akurat w tej paczce Horstag trochę wykazał się większym zaangażowaniem. Aczkolwiek mówię, bez naklejek też da się przeżyć i bez kodziku rabatowego, ale jest to po prostu miła niespodzianka dla nas jako kupujących i troszeczkę większe zaangażowanie w stosunku do paczki. Tutaj mamy podsumowanie naszego zamówienia, z którego w sumie zamówień, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo jednak są to paczki, które uzupełniają mi rzeczy stajenne. O to też właśnie chodziło, żeby oprócz nagrania odcinka ja też mogłabym wyposażyć, uposażyć bardziej swoją stajnię o rzeczy, które po prostu są pierwszej potrzeby, potrzebuję je na teraz i te 24 godziny dni robocze naprawdę się sprawdziły, dlatego jestem zadowolona w obu sklepach. No jednak w stosunku do zamówienia właśnie tymi naklejkami, rabatem i dołączeniem od razu faktury, tutaj Horstag wykazał się trochę większym zaangażowaniem w stosunku do klienta, dlatego na pewno bardzo duży plus ode mnie. Koniki będą teraz cieszyły się nowym sprzętem, a ja mogę spokojnie wrócić do swoich stajennych obowiązków. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i na pewno widzimy się w przyszłym tygodniu, ponieważ postaram Wam już się nagrywać tutaj regularnie. Dzisiaj akurat porównaliśmy sobie zamówienia, ale w kolejnym filmie możecie już pewnie spodziewać się vloga ze stajni, z życia w stajni, bo będzie tego tutaj naprawdę dużo więcej. Dlatego dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego odcinka i widzimy się w przyszłym tygodniu również tutaj na kanale, a ja będę dawała znać jeszcze na Instagramie, na relacji i w kanale nadawczym, bo jednak jest to dużo luźniejsza forma przekazania Wam jakichkolwiek informacji. I na TikToku. Dlatego zapraszam Was na moje Instagramy i na Instagrama stajni, które Wam tutaj zaraz napiszę. Dlatego widzimy się niebawem. Pa, pa. Do kolejnego tygodnia.